Duchu Święty, który jesteś źródłem najgłębszej radości, prosimy Cię, abyś ogarniał nas w każdym położeniu w naszym życiu. Daj nam widzieć w nadziei pocieszenie w najgłębszym smutku. Spraw, aby nasze serca były pełne wdzięczności za wierność Boga, za Jego prowadzenie, za Jego miłość, która przed niczym się nie cofa. Wreszcie mam możliwość zacytować cytat ze świętego Ignacego u jezuitów. Mój ulubiony fragment z jednego z listów świętego Ignacego do jednego z braci. Może powiem tak. Gdyby te słowa napisał ktoś, kto nie nazywał się Ignacy z Loyola, albo ktoś, kto nie ma przed nazwiskiem święty, błogosławiony, na 100% uznałbym, że to jest jakiś bełkot, że to jest przesada. I tak uprzedzony, nigdy bym nie odkrył głębi tych słów. Więc kajam się, że kieruję się nieraz uprzedzeniami, ale przejdźmy do rzeczy. Pisze Ignacy do jednego z braci. Kiedy się to rozważa w obliczu Jego boskiej dobroci, to wśród wszelkich niewyobrażalnych niegodziwości i grzechów, pośród wszelkich niewyobrażalnych, wszelkich możliwych do wyobrażenia niegodziwości i grzechów, niewdzięczność należy do najbardziej obrzydliwych rzeczy wobec naszego Stwórcy i Boga, i wobec stworzeń, które uczynił On dla swojej boskiej i wiecznej chwały. Niewdzięczność jest zapomnieniem otrzymanych dóbr, łask i darów, przyczyną, początkiem i źródłem wszelkiego zła i grzechów. Mocniejszych słów sobie trudno wyobrazić. Zarówno jeśli chodzi o dobór tej najbardziej niegodziwej ohydy, jak też niewdzięczności jako źródła wszystkich innych grzechów. I teraz rozumiemy, dlaczego diabeł, który chce nas wciągnąć w swoją żałosną śpiewkę pod tytułem narzekanie, dlaczego mu tak zależy, abyśmy tę piosenkę podjęli, tę melodię. Ponieważ właśnie narzekanie pozbawia nas wdzięczności. To jest najkrótsza droga zabić wdzięczność za dobra otrzymane łaski od Boga. Najkrótszą drogą to jest wprowadzić nas w takie biadolenie właśnie. Powiedziałem już na początku pierwszego dnia, że narzekanie wiąże się z pewną selektywnością. Nie widzimy dobra. I w związku z tym, widząc tylko zło i tylko na złu się skupiając, no co mamy robić? Tylko jęczeć. Nic innego normalny człowiek nie może robić w takim położeniu. Postępujemy trochę jak pewien mężczyzna z kawału, który przychodzi z psem do weterynarza i mówi, proszę mu amputować ogon. No dobrze, ale dlaczego pan chce mu amputować ogon? Całkiem zgrabny ogon. A mężczyzna mówi, przyjeżdża teściowa. W moim domu nie ma być żadnych oznak radości. I my możemy też pozbawiać się wszelkich oznak radości, właśnie obcinając sobie zdolność oglądania dobra. I teraz zobaczmy takie cztery ważne momenty, które dotyczą wdzięczności i radości, która jest owocem wdzięczności. One się nawzajem w ogóle napędzają. Wdzięczność i radość. Wdzięczność jest formą radości, a zarazem wdzięczność budzi radość w naszych sercach. I wtedy możemy, tak jak psalmista dzisiaj,
wołać pieśnią chcę chwalić imię Boga i wielbić Go z dziękczynieniem. Patrzcie i cieszcie się ubodzy, niech ożyje serce szukających Boga. Pierwszy rodzaj dobra, który budzi w naszych sercach wdzięczność i radość, to jest dobro oglądane, które wcale nie musi dotyczyć mnie. Tutaj są nieprzebrane zasoby dobra. Mówi święty Paweł, wszystko badajcie, a co dobre zachowujcie. Czyli skądkolwiek to dobro płynie, może we mnie budzić wdzięczność dla Bożej opatrzności, dla Bożego prowadzenia. Ono może pochodzić to dobro, jakaś iskra nawet dobro od najbardziej zdeprawowanego człowieka, który jednakowoż zdobył się na taki gest. I ten gest mogę zauważyć. Podaję skrajną sytuację. Ale my jesteśmy zanurzeni w ogrom dobrych rzeczy, które dzieją się pośród nas, na naszych oczach. I naprawdę trzeba bardzo chcieć, uciąć ten ogon, żeby żadnych reakcji, radości nie było w naszym sercu. Może warto sobie dzisiaj tak zrobić rachunek sumienia wieczorem, przypomnieć sobie, jakie dobre rzeczy zauważyłem dzisiaj, które się działy na moich oczach. Nawet bardzo drobne, których byłem świadkiem. Pamiętamy tę scenę, kiedy w wizji prorok Ezechiel idzie wzdłuż rzeki. On wie, że ten strumień płynie spod progu świątyni. I dostrzega, jak ten strumień budzi życie. Drzewa, które mają fantastyczne owoce, liście, które uzdrawiają. I to jest to niesamowite źródło naszej wdzięczności, kiedy my wiemy, że gdziekolwiek dobro się pojawia, jego źródło jest tam, spod progu świątyni. Bo wszelkie dobro, gdziekolwiek by się działo, w jakimkolwiek miejscu, jakiejkolwiek zakątku świata, religii, gdziekolwiek, nawet w najbardziej antyklerykalnych środowiskach, każde dobro pochodzi od Boga. Tam ma swoje źródło. Więc kontemplacja dobroci, która jest na zewnątrz. Pierwsze źródło naszej wdzięczności i radości. Drugie źródło to jest radość z dobra doznawanego, które staje się moim udziałem. Ostatnio byłem u mojego przyjaciela w Kielcach, księdza Leszka. Leszek kawy nie pije, ale umie ją robić i dostał w prezencie porządny ekspres. Gmera tam przy tym ekspresie z 10 dobrych minut. Wyparzał filiżankę i zrobił naprawdę dobrą kawę. Postawił ją przede mną, ja się rozkoszuję. Fantastyczna kawa. A Leszek mówi, dziękuję się nie należy, tak? Trochę żartem, a trochę nie żartem. Właśnie to jest ten rodzaj otępienia, w którym zdaje się, że jednak prym wiodą mężczyźni bardziej niż kobiety. Ten rodzaj otępienia, gdzie ja po prostu traktuję dobre rzeczy jako te, które mi się należą. Nic mi się nie należy. Nic mi się nie należy. I pozbawiam siebie samego zdolności zobaczenia nie tylko tego dobrej rzeczy, która jest we mnie, tak? Która rozwesela moje podniebienie i w ogóle. Ale też pozbawiam siebie zobaczenia źródła, zaangażowania, wysiłku, który ktoś włożył, całej serdeczności, przyjaźni, dobroci. To są takie codzienne sytuacje. Dobrze jest znów pytać samego siebie, jakie pamiętam dobro, które otrzymywałem od innych ludzi, otrzymuję od innych ludzi. Kiedyś prowadziłem rekolekcję dla kościoła domowego w Chicago, dla Polonii. Tam jest taki moment, że dostają pewne pytania i mają na temat tych pytań porozmawiać w parach małżeńskich. Lubią to z jednej strony, z drugiej strony nie lubią, no bo to jednak jest trudne. Raz tylko w
Wszyscy powiedzieli jednogłośnie, że zabrakło im czasu na ten dialog małżeński. Mianowicie, kiedy zadałem pytanie, powiedzcie sobie, odpowiedzcie sobie na takie pytanie, co ci zawdzięczam? Co ci zawdzięczam? I się rozpływali. To było piękne, uszczęśliwiające spotkanie. My generalnie, prawda o nas jest taka, że my siebie zawdzięczamy. Wszystko, czym jestem, wszystko, kim jestem, zawdzięczam. Oczywiście też zawdzięczam sobie w jakiejś mierze, choćby tylko przez to, że współpracowałem z tym dobrem, które przychodziło, że je przyjmowałem, że umiałem je dostrzec. Owszem, w jakiejś mierze tak, ale to, że istniejemy, żyjemy, zawdzięczamy każdy nasz oddech światu, w którym zostaliśmy umieszczeni, który dla nas został stworzony, z dobroci Bożej. Właśnie. I cały bezmiar dóbr Bożych, które otrzymujemy od Niego. Cały ogrom łask. Czy potrafimy za to dziękować w swojej modlitwie? Często ludzie się skarżą, że mają problemy na modlitwie, że się rozpraszają. Proszę zacząć w takich sytuacji litanie wdzięczności. Teraz niedawno była promocja książki Małgosi Wałejko, naszej tercjarki, z mamą trójki dzieci, ale znalazła czas, żeby pisać na blogu. Z tego wyszła książka. I w tej książce jest przepiękna litania do męża nad mężami. Spod pióra mi płynie strumień wdzięczności. Dziękuję ci za to, że jak leżałam zaraz po urodzeniu dziecka i byłam spuchnięta i ważyłam 95 kg, powiedziałeś, że jestem piękna. Wdzięczność za dobro, które wpływa w mój świat, które mnie ożywia. My jesteśmy jak instrument dęty i radość i wdzięczność jest właśnie jak dźwięk fletu, który jest poruszany powietrzem, tchnieniem. I dobroć, której doznajemy od Boga, od innych ludzi, jest tym powiewem, powiewem łaski, życzliwości, czymś cudownym. Jesteśmy zanurzeni w Bożych darach. Tym też jest Eucharystia, najważniejszy sakrament wspólnoty Kościoła. Sakrament, który uczy nas wdzięczności, który nas wprowadza w spotkanie z Jezusem, który jest czystą wdzięcznością. Jezus jest czystą wdzięcznością, bo on, w Nim ten przepływ dobroci Bożej dokonywał się na 100%. I właśnie tu dochodzimy do kolejnego, do trzeciego momentu, który dynamizuje naszą wdzięczność i radość. To jest radość z dobra dawanego. Ja przez długi czas, kiedy ktoś do mnie przychodzi i mówi, bardzo dziękuję Ojcze za kazanie. Nie, nie, to łaska Boża, łaska Boża. Nie ma o czym gadać. Ktoś mi zwrócił raz, drugi uwagę, że co ty w ogóle tak wygadujesz? Gdzieś tutaj chowasz się, udajesz. I nauczyłem się mówić dziękuję, cieszę się bardzo. Cieszę się, że Pan Bóg posłużył się mną jako narzędziem do czynienia dobra dla ciebie. Albo nieraz mówię na zdrowie. Ktoś mi mówi, dziękuję za słowo. Na zdrowie. Niech służy. Cieszę się, że mogłem przekazać ten posiłek. Chleb słowa połamać. Jakoś go trochę przygotować i podać. To jest też pytanie, jak reaguję na czyjąś wdzięczność? Czy umiem się po prostu ucieszyć, że mam tę łaskę, że Pan Bóg przeze mnie daje innym dobro. Że dane mi było zauważyć czyjąś potrzebę. Że dane mi było wczuć się w drugiego człowieka. I z tą precyzją, jaką daje empatia, właśnie zaproponować jakąś dobrą rzecz, która była adekwatna w jego sytuacji, która naprawdę pomogła. No, chwała Panu, że mam oczy, że mogę widzieć, że umiem rozpoznać, jakie dobro będzie najbardziej pożyteczne w tym momencie.
Albo że umiałem się ugryźć w język i dałem największe dobro w danym momencie, którym było milczenie. To jest ogrom możliwości naszego cudownego udziału w tym, aby przekazywać innym dobro i w nich budzić wdzięczność. Jest taki apoftegmat, jak do jednego z ojców pustyni przyszło trzech braci. Jeden z nich miał szemraną reputację. Gadało się, że tam grzeszy, coś tego. Ci dwaj niechętnie, no ale przyszli z nim. I jeden mówi, Abba, upleć dla mnie kosz. Nie uplotę. Drugi mówi, proszę cię dla mnie, chcę mieć pamiątkę po tobie. Nie, nie zrobię tego. A gdy ten szemrany poprosił, Abba odparł, dobrze, dla ciebie zrobię. I tamci przyszli, pytając z pretensjami, czemu nam odmówiłeś, a jemu zgodziłeś się. Mówi, dlatego, że gdybym mu odmówił, pomyślałby, że to ze względu na te plotki, które o nim krążą. I poczułby się odrzucony i jeszcze bardziej by go to przybiło. Nie chciałem pognębić jego duszy. I to jest cudowne odkryć naszą elastyczność. Mamy ogromne dary, dary Ducha Świętego, dar umiejętności, dar rady. Gdybyśmy tylko chcieli z tego korzystać, gdybyśmy chcieli uwierzyć, że naprawdę stać nas na to, że możemy być bardzo pomysłowi w dobru, że nie musimy być jakimiś takimi tępymi, w cudzysłowie, harcerzykami, którzy mają plan i muszą to swoje zrobić, tak, i przeprowadzić staruszkę, chociaż ona nie chce nawet przejść na drugą stronę ulicy. Tylko, że możemy naprawdę rozpoznawać, co będzie najlepsze. Mamy w sobie tę umiejętność. I to jest wielka frajda, jak się okazuje, że rzeczywiście trafiłeś. Zachowałeś się właściwie i widzisz wdzięczność w czyichś oczach. I ta jego wdzięczność i ten przepływ dobra, który w tobie się dokonał, on budzi wdzięczność, że mogę uczestniczyć w tym cudzie przekazywanej miłości. I wreszcie ostatni już taki ważny bardzo moment, który budzi w nas wdzięczność i radość, to jest moment pocieszonego smutku. W naszym życiu jest wiele smutku. Dzisiaj Ewangelia, którą czytaliśmy, pokazuje Jezusa, który z jednej strony chce świętować ze swoimi i który czeka już na to wielkie, największe święto zmartwychwstania, obfitości życia dla świata, ale równocześnie zasmuca go i to nie jakiś grzech świata ogólny, tylko niegodziwość, która się wkradła i zawładnęła sercem konkretnego jednego ucznia. Ale Jezus swoją sprawę przekazuje Ojcu. I w ogóle ludzie, których znajdujemy w Piśmie Świętym, to są ludzie, którzy swój żal wylewają przed Bogiem, swoje cierpienie, swój smutek i którzy proszą o pocieszenie, którzy o to błagają Pana Boga. I to jest jeden z głównych nurtów naszej radości, bycie pocieszonym. Ale są też czasami takie momenty, kiedy my nie chcemy być pocieszeni. Nie dajemy się pocieszyć. To właściwie są tylko dwa rodzaje smutku. Pocieszony i niepocieszony. Ten niepocieszony zabija. A pocieszony rodzi głęboką wdzięczność i głęboką radość. Błogosławiony Pan Bóg, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu. Byśmy sami mogli przyjść z pomocą tym, którzy doznają smutku. Mocą tej pociechy, której doznaliśmy. Właśnie to jest niesamowita możliwość czynienia dobra, kiedy ja rozumiem smutnych ludzi. Kiedy potrafię im naprawdę współczuć, bo wiem, co to znaczy smutek. I wiem, jak wtedy raniące mogą być jakieś nieudolne próby pokrzepiania, typu tam klepanie po plecach. Nic się nie martw, nic się nie martw. Nie? Strasznie śmieszne. Hiob mówi w pewnym momencie, aleś pocieszył człowieka, aleś pocieszył udręczonego. Gorzko wybucha. No tak, ale jeśli jest w nas ta głęboka, czysta
radość, ten kwiat, który jest owocem smutku, jak kiedyś o jednym z bohaterów swojej powieści napisał Kornel Makuszyński, to wówczas możemy tę subtelną, delikatną woń rozsiewać wokół siebie i nieść pocieszenie. Dawid, kiedy postanowił, że wybuduje Bogu świątynię, i już tą historią zakończymy, mówi o tym prorokowi Natanowi. Chcę zbudować świątynię Bogu, bo on mieszka, Arka mieszka w namiocie, a ja w pałacach. Natan mówi, dobrze, świetny pomysł, zrób to. Ale potem Bóg upomina proroka i mówi, nie, no nie jest wcale moim pragnieniem. Co się tak, chłopaku, wyrywasz? Idź proszę teraz skoryguj to, co powiedziałeś. Nie ty zbudujesz mi dom. To ja tobie zbuduję dom. To ja zadbam o twoją linię genealogiczną. To ja będę błogosławił twoim potomkom. To ja będę czuwał w swojej opatrzności, tak aby z twojego rodu narodził się oczekiwany Mesjasz. I łatwo sobie wyobrazić, że Dawid mógłby się pogrążyć w takich bardzo ponurych rozmyślaniach. No tak, no tak, no wiadomo, wiadomo. Niby się starałem, tak, dla Boga to robić, no ale nie, rozumiem, no rozumiem. Też mam krew na rękach, wiem, nie zawsze byłem w porządku. Tak? Zdaję sobie z tego sprawę. No rozumiem, no, że Bóg ma na oku kogoś lepszego niż ja. Trochę przykro, trochę mi przykro. Nie, nie, ale tam nie robię żadnej histerii. Nie, ale... Więc tu się może tak wkręcić właśnie w taki rodzaj biadolenia, że Pan Bóg mi odmówił tego. Nie, po prostu to nie była robota dla ciebie. Amen. Tylko tyle. Ty masz inną robotę. Pan Bóg ma na oku kogoś innego. Nie porównuj się na litość boską. Zostaw to. Rób swoje. Graj swoją melodię. A ona się stanie częścią tej wielkiej pieśni Bożej chwały. I tu jest wielkość Dawida, że on nie wszedł w to narzekanie, tylko udał się i czytamy, że Dawid usiadł przed Panem. Ciekawe, dlatego że modlący się Żyd nie siadał przed Bogiem. On albo padał na twarz, albo stał, albo się kiwał, tak, kto był w Ziemi Świętej przy ścianie płaczu, to wie. Ale nie siadał. A Dawid usiadł i mówi, kimże jest Dawid, o Panie, że doprowadziłeś go aż dotąd, ale to było mało dla Ciebie, jeszcze złożyłeś obietnicę, że będziesz dbał o mój ród. I zaczyna się ciche, pełne uwielbienia, trwanie przy Bogu. Dawid umiał szaleć z radości, umiał. Jest też taki rodzaj radości, taki rodzaj wdzięczności, który się wyraża tańcem. Dawid tańczył przed Arką. Ale jest też taki rodzaj cichej radości, cichej wdzięczności. Możemy nawet to nazwać efektem Dawida. Tak? Kiedy dociera do ciebie ogrom dobroci Bożej. I aż siadasz z wrażenia. I mówisz, Boże, naprawdę to wszystko dla mnie. Jesteśmy zawsze przed wyborem. Czy wybierzemy posępną melodię diabła, skupiając się na wydumanym złu albo na realnym złu. Czy też wybierzemy otwarte oczy. Czy też wybierzemy Boga, który jest naszym pocieszycielem. Czy też będziemy mieli serca gotowe zabrzmieć wdzięcznością za dobro, w którym jesteśmy zanurzeni nieustannie. Obyśmy w tych wszystkich chwilach wiedzieli, jakiego dokonywać wyboru. Amen.